Cześć wszystkim i witam w kolejnym odcinku Dzienników Salarymana. Ale jak to? Jestem w domu zamiast nagrywać na dworze, jak zwykle w pięknej koszuli pracowniczej. Otóż zwolniłem się. Tak, nie mam już pracy. Jestem oficjalnie bezrobotny przez kilka tygodni. No, to można było się domyślić, że w końcu się zwolnię z tej pracy. Zbliżał się to wielkimi krokami. Ale to nie jest tak, że po prostu się zwolniłem, ponieważ miałem wszystkiego dość, ale zwolniłem się dlatego, że jadę do Korei Północnej. 11 września wylatuję z Tokio przez Pekin, jedziemy do KRLD. No i nie dało się tego pogodzić już z moją pracą. Tyle urlopu nie mam, nigdy już mi tyle urlopu nie dał. Więc no, to był odpowiedni moment w sumie, żeby jednak zakończyć współpracę i przede wszystkim wyjechać do KRLD z moimi gośćmi na niezapomnianą wycieczkę. No a także jest to także no po prostu no, motywacja do tego, żeby znaleźć sobie lepszą pracę i trochę ruszyć moją karierę do przodu tutaj w Japonii. No teraz na bezrobociu to oczywiście mam dużo czasu. Pykam głównie w nowego Battlefielda Open Beta. Na PS4, naprawdę rewelacyjna gra. Mam nadzieję, że będę miał czas, żeby w ogóle w to grać, jak wyjdzie w październiku. Prawdopodobnie sobie kupię. No, poza tym brałem sport i przygotowuję się do mojego wyjazdu oraz nagrywam zaległe filmiki z Filipin, z różnych wycieczek, a także na temat KRLD. Więc nie mogę narzekać na nudę. No może parę słów o tym, jak wygląda proces zwalniania się w Japonii. Jest to oczywiście bardzo proste. Generalnie ma się około 2 tygodni okresu wypowiedzenia, czyli od momentu, kiedy się określi, że pracujemy pracodawcy, że się zwalniamy, mamy 2 tygodnie, żeby opuścić pracę. No, zazwyczaj się przyjmuje jednak miesiąc, tak, żeby jednak było trochę więcej czasu na przeniesienie obowiązków na inne osoby. Więc ja także zrobiłem mniej więcej w ten sposób, że dałem pracodawcy ponad miesiąc czasu na przygotowanie się do mojego odejścia. A jak się składa takie wypowiedzenie? Trzeba przygotować tak zwany Taishokugan, czyli w wolnym tłumaczeniu dokument, w którym określa się swoją wolę do odejścia z firmy. Jest to dość sformatowany dokument, można go napisać ręcznie. Na nim trzeba po prostu napisać, że z dniem tym i tym bardzo przepraszasz, ale opuszczasz firmę, twój podpis i zaadresowane do waszego szefa. Taki dokument wręcza się swojemu team leaderowi, a on to przekazuje dalej swoim zwierzchnikom. W momencie odejścia z firmy trzeba także wykorzystać cały swój urlop, więc ja wykorzystałem ponad tydzień mojego urlopu w ten sposób, że po prostu na tydzień przed tym zadeklarowanym momentem odejścia z pracy wziąłem urlop i dzięki temu już tydzień wcześniej właściwie mam wolę. A co dalej z dziennikami Salarymana, skoro już nie jestem Salarymanem, co będzie się działo dalej? Oczywiście dalej będę pracował w Japonii, już mam zaklepaną pracę od 3 października, więc jak tylko wrócę do Japonii po mojej wycieczce z Korei Północnej i jeszcze także pojadę do Polski na chwilę, wrócę do Japonii i mam już zaklepaną nową pracę, więc zaczynam po prostu nową karierę w podobnej branży, także marketing, promocja, tak, więc podobne klimaty, ale tym razem w większej firmie. Dalej jest to firma japońska, trudno mi przewidzieć, jak się będzie w niej pracowało. Jest to duża firma, jeden z większych takich właśnie molochów reklamowych. Trudno powiedzieć, czy będzie tam lepiej, czy gorzej. Oni nie mają tam prawie żadnych obcokrajowców, więc myślę, że mogą być na początku jakieś spięcia na linii obcokrajowcy i Japończycy. Będę musiał się przyzwyczaić do nich i oni do mnie przede wszystkim, bo to oni będą mieli większy z tym problem, gdyż prawdopodobnie nie pracowali nigdy z obcokrajowcem razem w jednej firmie. Co dla niektórych Japończyków jest po prostu czymś nie do przejścia mentalnie. No zobaczymy jak to będzie. Na pewno jest to duży krok w mojej karierze, gdyż jest to znana firma i na pewno się dużo z niej nauczę. Jest lepsza pensja, mam nadzieję, że będą lepsze warunki i no, jest to duży step up.
dalej będę kontynuował moją serię na temat właśnie pracy w Japonii. Będę wam opowiadał na temat mojej nowej firmy, jak to tam wygląda, hierarchia, praca, jak wyglądają relacje z Japończykami. Staram się o tym opowiadać w miarę regularnie. Jak się uda, to zrobimy znowu, może z Łukaszem, jakieś Q&A na temat pracy. Zawsze odpowiadam na pytania dotyczące szukania pracy w Japonii. Jeśli macie jakieś pytania, chcielibyście popracować, zadawajcie w komentarzach. Staram się odpowiedzieć i pomóc tym osobom, które chciałyby tu przyjechać, bo jest sporo możliwości. Znam dużo Polaków, którzy przyjechali nawet na working holiday na rok. Niektórzy zostali na dłużej, niektórzy tylko na rok, ale niektórym się całkiem nieźle powodzi, zarabiają niezłe pieniądze. Jest to wspaniała przygoda. Więc jeśli macie taką możliwość wyjazdu do Japonii, to może nawet na ten working holiday można pojechać i także bez znajomości japońskiego da się coś znaleźć i da się tutaj przeżyć i nawet fajnie się bawić i nieźle zarobić, więc zachęcam wszystkich tych, którzy chcieliby zobaczyć Japonię, jak wygląda naprawdę i jak tutaj się żyje i rzeczywiście jakie są możliwości. Pytajcie o co chcecie, postaram się pomóc, jestem tu z wami. No a w międzyczasie wyjeżdżam do Korei Północnej na 10 dni, więc będzie utrudniony dostęp do YouTube'a. Zapraszam na Facebooka, gdzie będą się pojawiały zdjęcia na żywo z Pyongyangu, bo będę miał północno-koreańską kartę SIM z dostępem do netu. Tak, mają tam internet. Będę wrzucał fotki na Facebooka, mam nadzieję, że będzie net działał. Więc zaglądajcie na mojego Face'a, o, tam będą naprawdę fajne zdjęcia prosto z Pyongyangu na żywo. W takim razie pozdrawiam z Tokio, a już niedługo pozdrawiam z Pyongyangu. Pozdro z Karelde, dziękuję i do zobaczenia.